Tak, najpierw lecimy na przycisk, potem wypadałoby się go pozbyć, gdyż nie chcę potem wpaść no właśnie z kamieniem. Nie chcę umrzeć, nie chcę stopnieć. Dzisiaj. Jego nie można powstrzymać. Ta jedynka panie służy za do jakiegoś sekretu czy coś. Oczywiście się tym nie interesuje. Przejdę więc do następnego poziomu. A najpierw sprawdźmy czas. 18,5 minuty. Okej, nieźle. Chociaż jak mówię właśnie, te poziomy będą zajmowały około 20 minut. A poziom czwarty nazywa się z 4 grantami możesz podbić świat. Tak, kuszący tytuł co? Bo w końcu aż 4 granty. I co ten poziom jeszcze charakteryzuje, to to, że jest w nim dużo teleporterów. Tak, też dużo dobali na początku. Ledwo co? Znowu ledwo co? Okej, strzałki. Oczywiście musimy wybrać ścieżkę odpowiednią, taką, żeby nasz grant nie wpadł do dziury. I przypuszczam, że to jest ta ścieżka na górze. Sprawdzę jeszcze. Dół przez krzyk idzie się zawsze prosto. Dół prosto. Prosto, prawo, góra, prosto, góra. Okej. Na megafon. Okej, weźmiemy głaz naturalnie. Najpierw zapiszę grę jednak. Gdyż ten moment, te kule, widzicie, że jak macie mało miejsca na uniknięcie tych kul. Tak, musimy iść tak pod skos, żeby móc ich uniknąć. Teraz unikamy głazów przeciwnika. Nie mogliście po prostu dać mi miecza? Bym go rozwalił raz, dwa. My mamy z głowy, on nam blokował drogę, jak widzicie, do pierwszego teleportera. I przez kilka tych teleporterów będziemy musieli tak przejść. I pierwszy z nich doprowadza nas do czegoś nowego, do białego granta. Biały grant z kolei właśnie jest grantem również dość ciekawym, gdyż on daje nam zabawki. I zawsze praktycznie są to zabawki, które powodują, że nasz grant nie będzie się przemieszczał po terenie, więc widzicie, jest dużo dziur, jest duże ryzyko, że wpadniemy do jednej z nich. Otóż ten grant ma ze sobą chodzik. Chyba, skoro nie masz czasu, to załatwmy to teraz. Tak, uciekamy przed nim. On będzie nam chciał dać chodzik. Teraz szybko. Szybko na górę. I właśnie jesteśmy bezpieczni. Tak, słomka. To dzięki słomce będziemy mieli 4 granty. Tak, należałoby załatwić najpierw tę dwójkę. Tak, kamienie są na tyle trudniejsze do uniknięcia niż inne bronie dalekiego zasięgu, gdyż...
Lecą one szybko z góry. A jeszcze jeden rzut. Dobra, dostaniesz pudełko, najpierw jednak dostaniesz słomkę. Musisz to wszystko wessać. Kolejna minuta technika ciszy się szykuje. I to zupełnie bez powodu. No cóż, niby mamy nowego Granta upieszonego, ale gdzie go upuścić? No, nawet nie myślcie o tym, żeby upuszczać go tutaj. Widzicie, że macie kulę w tym momencie. Nie miałby nawet dostępu do kamienia, gdyż jest kamień zablokowany przez fioletowe piramidy. Więc gdzie indziej można by go wstawić? Przekonamy się wkrótce. Tak, beczka na wypadek, gdybyśmy obedwali w stadiu z tymi kamieniami. Tak, kolejny teleporter. Doprowadza nas do prawdopodobnie najbardziej wkurzającej sekwencji w całym poziomie. Tak, mamy kilka platform takich właśnie. Na każdej z nich znajdują się trzy teleportery do wyboru. Każdy prowadzi do innej platformy. Na każdej platformie, na prawie każdej, znajdują się kolejne kałuże. No i właśnie, trzeba czasami znaczy tak szukać tych odpowiednich platform. Próbujcie dobrze zapamiętać, którędy poszliście już. A, wróciłem właśnie tam, gdzie byłem przed chwilą. No, znowu wróciłem. Właśnie, to jest wkurzająca sekwencja, to trzeba wszystkiego szukać. Okej, jak pamiętam, na tej platformie, któryś z tych teleporterów prowadzi do interesującej nas platformy, która pozwala nam wydostać się z tego bałaganu, tak się składa. Niestety nie pamiętam, który teleporter to był. Nie był to na pewno ten, który idzie się stąd na ukos. Może ten, gdzie się idzie w dół? O, dokładnie, udało się. I ta książeczka by właśnie by nam poradziła, że nie możemy iść na niebieski, nie powinniśmy iść na niebieski teleporter, dopóki nie mamy upieczonych dwóch grantów w piesykach. Ale że mamy, możemy iść. No cóż, kolejne kałuże. Znowu mamy kilka dróg do wyboru. A, myślę, w którą stronę teraz się zwrócić. Myślę, że najpierw... no nie, tu jest potrzebna niby pozytywka do checkpointy, ale jak się stąd dostanę, przecież nie wiem. Pójdę najpierw w górę. Nie zginiemy, oczywiście, że nie. Tak, kolejna kałuża.